Witamy serdecznie, Okiem Satyry, Andrzej Kotyła, Sławomir Karwowski. Andrzeju, zgodnie z obietnicą mamy dzisiaj rozmawiać o gminie Radzyń Podlaski. Bo tak się zastanawiałem, co będzie w najbliższych wyborach. Czy temat gminy to temat bardzo szeroki i można o nim mówić w różnych aspektach. Zacznijmy może od tego najogólniejszego i tego, który budzi nasze jakieś obawy w perspektywie. No bo zastanawiam się, kto będzie kandydował na wójta gminy Radzyń Podlaski. Czy już słyszałeś o jakichś nazwiskach, które przewijają się w tym kontekście? No, to będzie zależało od tego, czy Jarosław Kaczyński wprowadzi w życie swój pomysł, aby ograniczyć liczbę kadencji samorządowców do 2. Jeśli tak, to pan wójt Wiesław Mazurek nie ma już możliwości startowania. W związku z tym zapewne zechce się postarać, aby jego miejsce zajął ktoś, kto będzie działał po jego myśli i będzie kontynuował jego wiekopomne dzieło. Ja myślę, że pan wójt Wiesław Mazurek jednak już nie będzie kandydował, bo mówiło się o tym, że on już teraz chciał startować na posła i myślę, że w najbliższych wyborach też taka myśl mu przejdzie przez głowę, żeby wystartować na posła. Myślę, że tutaj pełnomocnik PiS-u zrobił wójtowi Mazurkowi wielką krzywdę, dlatego że wszystko wskazuje, że Wiesław Mazurek prawdopodobnie tym posłem by był, gdyby wystartował w tych ostatnich wyborach. Ja też uważam, że stała się krzywda i to, że stała się krzywda polskiemu parlamentyzmowi, że pan Wiesław Mazurek nie wystartował i nie wygrał, czego ja życzyłem mu szczerze i kibicowałem, albowiem twierdziłem, że pan Mazurek, jeśli wygra wybory na posła, no to w jakiś sposób, tak czy inaczej, oddali się od gminy. Ja myślę, że Wiesław Mazurek, jeżeli ma takie plany, by wystartować na posła, albo ewentualnie, jeżeli pan naczelnik państwa Jarosław Kaczyński wprowadzi tą dwukadencyjność, doszły mnie słuchy, że pan wójt będzie promował obecną przewodniczącą Rady Miasta, panią Grochołę. Co o tej kandydaturze myślisz? No, byłaby to właśnie ta kontynuacja myśli i czynu, o jakiej mówiłem na wstępie. Sądzę, że to świetna kandydatka. Ma znakomite zdolności oratorskie, cudowne przygotowanie teoretyczne, wykształcenie, doświadczenie samorządowe. Myślę, że również zapoznała się z ustawą o samorządzie terytorialnym i wie, że w tymże samorządzie nadrzędną funkcję pełni przewodniczący Rady Gminy i Rada Gminy, funkcję uchwałodawczą. Natomiast wójt jest organem wykonawczym. W związku z tym, co by nie powiedzieć, pani przewodnicząca jest szefową wójta w gminie. A jeśli wystartuje na wójta, no to nie wiem, czy będzie to nobilitacja, czy spadek, bo wtedy stanie się podwładną przewodniczącego. A jeśli jeszcze takim przewodniczącym zostałby, czego mu nie życzę, nie wygrawszy wyborów wójt Mazurek, no to wtedy on będzie szefem, a ona będzie podwładną. Czyli będzie odwrotnie niż jest, a nadal będzie rządził Mazurek. Ale ja myślę, że wiesz, że tutaj akurat, jeżeli ta sytuacja się odwróci, to nic się złego nie stanie, dlatego że ja byłem na kilku sesjach Rady Gminy i tak jak pani Grochoła wpatruje się w pana wójta z takim podziwem, no może z uduchowieniem, umiłowaniem, to może to złe słowo jest, ale stawa się takim... Ale siedzi, nie stoi, i nie klęczy. Stoi i siedzi, różnie to bywa, ale patrzy się naprawdę w niego jak w obraz. O, to jest bardzo dobre określenie. No, pan wójt uczynił wiele, żeby zadbać o życie duchowe mieszkańców gminy. Przypomnijmy, organizuje wigilię, na które z ochotą rusza całe społeczeństwo. Zbliża się Dzień Dziecka, niedługo będziemy znowu świadkami mszy świętej w stadninie koni w Głównym. Odsłonił pomnik świętego Jana Pawła II, którego przy każdej okazji cytuję. W związku z tym trudno się dziwić, że pani przewodnicząca patrzy w niego jak w obraz. Dlatego sądzę, że konsekwencją tych wszystkich
pożytecznych działań pana wójta jest postawa obecna pani przewodniczącej. Dobrze, to teraz przejdźmy do kolejnych kandydatów, bo ci kandydaci... Nie znam innych kandydatów. A na przykład obecny sekretarz powiatu, pan Daniel Grochowski, który startował już przecież, no niestety... Startował bez powodzenia, tak. Startował bez powodzenia. Bo ja, wiesz, nie znam zbyt dobrze pana Daniela Grochowskiego i niewiele mogę o nim powiedzieć, czy jest dobrze przygotowany do pełnienia funkcji wójta gminy Radzyń Podlaski. Co mogę powiedzieć? Patrząc na wpisy na Facebooku, na pewno to, że dba o wygląd i o zdrowe odżywianie. To można by o nim powiedzieć i uważam, że to na pewno będzie na plus, na pewno będzie lepiej ubrany niż obecny wójt. Twoje obserwacje są naprawdę powierzchowne. Ja znam Daniela jako człowieka też gruntownie wykształconego i przygotowanego wszechstronnie do pełnienia tej funkcji. I myślę, że jego porażka wynika przede wszystkim z tego, że w niedostateczny sposób wykazał wyborcom swoje zalety, ale także z tego powodu poniósł tę porażkę, że w zbyt małym stopniu wyeksponował też błędy swojego kontrkandydata. Znaczy, że jest to delikatny. Nie da się w polityce być grzecznym dla wszystkich i dobrym dla wszystkich. Trzeba czasem pokazać jakiś ząb. I tu trochę może zabrakło także spotkań z mieszkańcami, bezpośredniej rozmowy, a wiemy, że wójt Mazurek był w każdym domu i każdemu tłumaczył, dlaczego nadaje się na wójta. Przypominał swoje wszystkie zasługi z poprzedniej kadencji, a nawet jeszcze sprzed pierwszej kadencji, kiedy przecież wielu ludziom pomógł. Zostawmy już pana wójta Mazurka. Przejdźmy do kandydatów, a konkretnie do pana Daniela Grochowskiego. Bo wiesz, tak zastanawia mnie... Uparłeś się, żebym temu Danielowi coś powiedział, a ja tego człowieka po prostu lubię. Dzisiaj rozgorzała też dyskusja na sesji powiatowej na temat wznawianego przez Daniela biuletynu powiatowego. Nawet jeden z radnych powiedział, że biuletyn się ileś lat nie ukazywał i biuletynu tego nikomu nie brakowało. No to tak samo można powiedzieć, że tego pytania i tego głosu też nikomu nie brakowało. No dobrze, a ty nie myślisz przypadkiem, czy powiedz mi, czy to nie jest tak przypadkiem, że pan Daniel Grochowski, który był sekretarzem w Milanowie, był. Wcześniej był w gminie Radzyń. W taki niespodziewany sposób znalazł się jako sekretarz powiatu. No to mnie zastanawia, wiesz, no bo to było na mocy takiego porozumienia, jest taka ustawa, że poprzedni pracodawca, u którego pracował pan Daniel Grochowski, zgadza się na przejście do powiatu. I no tak mnie zastanawia, czy mówisz o tej jego merytoryczności i tak dalej. I pytanie jest, czy wójt gminy Milanów, gdyby to był taki idealny pracownik, super sekretarz, zgodziłby się, żeby ten sekretarz od niego odszedł? Stawiasz sprawę trochę tak do góry nogami, moim zdaniem, bo przeszedł z sekretarza na sekretarza. Kompetencje podobne, jak przypuszczam. Na prawie pracy się nie znam, więc nie wiem, na czym polegało to porozumienie, o którym mówisz. I sądzę, że no, trudno było wójtowi Milanowa powstrzymywać człowieka, który chce rozwijać się, awansować, jeśli to jest awans, i nawet najlepszemu rzucać kłody pod nogi, tylko z tego względu, że jest dobry. Znaczy, chyba mnie nie zrozumiałeś, bo moje wątpliwości, czy zastanawiam się właśnie nad rzeczą, nad aspektem takim, czy ktoś, kto jest naprawdę super urzędnikiem, czy mając w swojej ekipie super urzędnika, pozbywamy się go, czy dogadujemy się, że i wypuszczamy go, powiedzmy, do innego. Rozumiem, o co ci chodzi i dobrze cię zrozumiałem. Chodzi o to, że tutaj inicjatywa leżała po stronie pracownika. W związku z tym no, to nie było tak, że wójt się go pozbył, tylko on po prostu odszedł. A wójt się na to zgodził. A dlaczego się zgodził? No nie wiem, no może nie miał innego wyjścia.
W każdym razie ja obstawałbym przy tym, że jest to człowiek dobrze przygotowany do pracy w samorządzie. Bo wiesz, bo też tak się zastanawiam nad tym biuletynem, o którym wspomniałeś wcześniej, który ma wydawać powiat. Redaktorem naczelnym ma być właśnie Daniel Grochowski. Czy to nie będzie właśnie, czy ten biuletyn nie powstaje po to, by właśnie w jakiś tam sposób promować pana naczelnego i być może, że pan naczelny w ten sposób chce pokazać się powiatowi, a no, między tego rodzaju wątpliwość gminie Radzeń Podlaski. Tak. Tego rodzaju wątpliwość właśnie powstała na sesji powiatu, o której mówiłem. Ja myślę, że biuletyn taki informacyjny każdy samorząd ma prawo wydawać i myślę, że taki biuletyn jest potrzebny. Biuletyn, który poinformuje społeczeństwo o tym, jakie inwestycje idą w powiecie, o tym, jak działają jednostki podległe powiatowi, Urząd Pracy, Zarząd Dróg Powiatowych, Powiatowe Biuro Pracy, szpital, po to, żeby powiat mógł poinformować społeczeństwo o swoich dokonaniach, również w dziedzinie oświaty. I sądzę, że jeśli byłaby to rzeczowa i prawdziwa informacja, niezabarwiona propagandą sukcesu, tak jak się to dzieje w innych biuletynach, to jest to ze wszech miar potrzebna inicjatywa i godna poparcia. Natomiast na pewno z publicznych pieniędzy nie można finansować prywatnej propagandy kandydata na kogokolwiek. Znaczy, ja na pewno wiem jedno, że pan Daniel Grochowski, chociaż jesteś pewny o tym, że jest bardzo merytoryczny, no nie da rady przebić pani Ani Wasak. To zależy w jakiej dziedzinie. Mówimy teraz o biuletynach. Nawiązuję do biuletynu. Tak, mówimy o biuletynach, ale zacząłeś od tego, że jest elegancki i dobrze odżywiony. No, w związku z tym... Nie. To bez tych porównań. Chodzi mi o biuletyny. Biuletyny. Jeśli chodzi o propagandę sukcesu, pani Anny Wasak nie da się pobić na pewno. Nie przebije chyba nikt w Radzyniu jej, prawda? Tam w Radzyniu. To mało powiedziane. Znaczy, że chcesz powiedzieć, że się marnuje w Radzyniu Podlaskim, pani Ania. No, ale mam nadzieję, że nie odejdzie, bo... Wiesz co, bo tak mi teraz przyszło do głowy, że czy nie powinni działacze Platformy Obywatelskiej albo PSL-u... Daj spokój działaczom Platformy Obywatelskiej. Poczekaj. Przejąć panią Anię. Czy to nie byłby sukces w najbliższych wyborach? Ja tu zaczynam podejrzewać, że ty działaczom PSL-u i Platformy Obywatelskiej źle życzysz. Dlaczego? Bo pani Ania tam, gdzie jest, jest potrzebna, jest chwalona, wykonuje swoją pracę ofiarnie, no i też jest ładnie ubrana i dobrze odżywiona. W związku z tym nie rozumiem twoich pomysłów. Sławek. Dobrze, odbiegliśmy od tematu. Wracamy do gminy Radzyń Podlaski i kandydatów na wójta gminy Radzyń. No ja więcej kandydatów nie znam. A ja jeszcze znam jednego, który... Oto mnie zaskakujesz. Który objawił się nie tak dawno. To jakieś objawienie mieliśmy znowu? Ale takie objawienie... Bo tam już Sobecka w Sejmie o jakichś objawieniach mówi. Poczty szeptanej. Mianowicie... Mówi się, że być może wystartuje były komendant Straży Pożarnej, pan Palicki. I ja myślę, że pewnie miałby duże szanse. A może ugasiłby te wszystkie pożary gminne i spory? Zgadza się. Ale zaskoczyłeś mnie. Zaskoczyłem ja o tej kandydaturze nie wiedziałem, ale panu Walickiemu życzę pomyślności. I ja również. Uważam, że... Pewnie byłby to niezły kandydat i pewnie pogodziłby tych kandydatów, o których wspominaliśmy wcześniej. A na zastępcę zawsze może wziąć panią Annę Grochołę ze względu na jej kwalifikacje i możliwości oratorskie. Oratorskie, tak. Tutaj się z tobą całkowicie zgadzam. Także na dzisiaj zakończymy i chyba... No nie jeszcze, życzenia. Życzenia, tak, o życzeniach pamiętam. Tak. Także życzymy... Życzymy. Wszystkim zdrowych, spokojnych świąt. Dużo jaj. A jak? A jakby zbrakło, to by zawsze służymy pomocą. Dziękujemy ślicznie.